wszystkich zgromadzonych w pracowni Wójnami Regionalnych w Rękowicach na Europejskich Dniach Dziedzictwa Smaki Dziedzictwa. Organizatorem tego wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury, a patronatem Urząd w Lublinie. Dzisiaj zaplanowaliśmy dla Was warsztaty z lepienia dzięciuchów, które dla Was poprowadzi pani Halinka Bandzerewicz. To są Europejskie Dni Dziedzictwa. Naszym opiekunem jest Muzeum Wsi Lubelskiej. Wzięliśmy na warsztat właśnie placuszki, racuszki, dawne, zapomniane, może już nieodtwarzane. Także próbujemy, patrzymy, czy młodzież, czy nasza tutaj zgromadzona publiczność odnajdzie się w tym temacie. To co, gotowe do urabiania ciasta? Gotowy? Tak. Ręce czyste? Proszę pokazać ręce. Dobrze. Gotowa? Tak. Gotowe? Michał Siłkiewicz. Cześć Michale. Dzień dobry. Cześć. Co ty teraz ciekawego robisz? Placki ziemniaczane takie, znaczy nie placki, takie jakby dziedziuchy. O. Dziedziuchy, dobra, okej. Okay. Co, do tego chyba nie źle się pogodzili. Tak, mama pomaga tam, widzę. Ukierunkowuje. Chłopaki, jak myślicie, która ręka tu ma największe znaczenie? Lewa czy prawa? Którą rękę najlepsza? Nie wiem. Wszystkie. Wszystkie? Obecnie. Wszystkie trzy, dobrze. Znaczy dwie. Aha. Dwie, a nie trzy. Nasza placówka słynie z tego, że są odtwarzane dawne przepisy, szukamy tego naszego dziedzictwa, staramy się to upubliczniać, udostępniać. Nasza pracownia ma się czym pochwalić. W lipcu odbył się konkurs kulinarny, nasze kulinarne dziedzictwo. Zajęłyśmy tam pierwsze miejsce za babkę zaparzaną. W ramach kulinarnego wydarzenia na kulinarnym szlaku wschodniej Polski także żeśmy zdobyły drugie miejsce za najsmaczniejszy produkt, zajął sękacz, nasz tutaj wytwarzany też taką dawnym sposobem, na ogniu pieczony. Także, ale nasza pracownia ma też taką jedną perełkę, może się pochwalić, na konkursie właśnie nasze kulinarne dziedzictwo zostałyśmy nominowane do nagrody, Krajowej Nagrody Perły w dziedzinie kulinarium. Rozstrzygnięcie odbędzie się 3 października w Poznaniu, także czekamy na odpowiedź. Tak. Co się piecze, to nazywają się dzięciuchy. Kiedyś na wsi, jak nie było bardzo co jeść, to jak zostały kartofle ze śniadania, a się paliło w ściankówce, żeby mieszkanie ogrzać, no to te resztę ziemniaków się zagniatało z mąką, dodawało się suszone jagody i trochę jeszcze się posoliło, jak trzeba było, i się piekło właśnie takie dzięciuchy. A dlaczego suszone jagody? A no bo jak byłyby świeże, to by się kolorowe ciasto było, a suszone mocno, to koloru nie puszczą, no i takie tylko kropeczki. No, dokudowska potrawa. Nawet. Tak, dokudowska i nawet nazwa dokudowska. A skąd się wzięła, kto to wymyślał, no to my nie wiemy. A skąd pani przepis ma na te cięciuchy? A to mama tak robiła. Nie było internetu. Mama tak robiła i się robiło wszystko na oko. I piekło się też na oko. Dzisiaj one są pieczone w piekarniku, ale dawniej to było pieczone gdzie? W piecu? Tak, albo jak się chleb piekło i tam jeszcze jedna blacha weszła, to się piekło. Albo, a najczęściej to jak się paliło w ściankowej piecu, a tam dwie blachy wchodziło. Ale żar był, żar się dalej podgartywało i jeszcze jedna blacha weszła tam. No i się upiekło. I kubek mleka i już była kolacja.
To teraz może przepis byśmy zdradzili. Co tak naprawdę jest potrzebne, żeby te dzidziuchy zrobić? Ziemniaki gotowane, przymielone. Kiedyś maszynki nie było, to się gniotło wałkiem. I mąka, i trochę soli, i jagody suszone. Ile czasu w piekarniku? Do zarumienienia. Do zarumienienia, tak. Tak. I tak samo w piecu. Nie było ile tam się piecze, tylko się zaglądała. Aha, jak już kolorowe, to znaczy, że już pieczone. Placuszki są wpisane na listę produktów tradycyjnych, także będzie można spróbować, zobaczyć jak się wykonuje. Kolejnym wydarzeniem tutaj naszego dzisiejszego spotkania jest spektakl pod tytułem Sianokosy w wykonaniu zespołu Lewkowianie z Dokudowa i Jutrzenka ze Słowacinka Starego. Oj, jak mnie bolą nogi, tyle czasu na te łąkie szłam, a tu jeszcze tyle roboty. Oj, nie narzekaj, nie narzekaj, bo jak będziesz tak narzekać, to my do wieczora tego siana nie zgrabił. Już widać nasze łąki, już niedaleko, dojdziesz, dojdziesz. Idzie. Ale coś ten muzyka tutaj robi. Oj, to jakiś znajomy, to z naszej wioski, to Zdzisław. Ej, muzykanci. Śpijcie. Śpi, stawaj. Co wy tu robicie? Och. A to wy bójcie głową. No, też to ja. Nie poznał. Ja z wesela, brat. Dwa dni, dwie nocy grał ze swoimi kompanami na tym weselu. Ale wiecie, bójcie głową. Ten gospodarz takiego dobrego bimbru narobił i na koniec nas uraczył tak, że ja nie pamiętam nawet, kiedy te moje grajki do domu poszły. A mnie tu na tym pieńku do snu przytuliło, także nie wiem, kiedy ich zasnął. Ale słuchajcie, a ten dobry gospodarz, jak wy już do domu szli, to wam nie dał z butelki w kieszeń tego dobrego bimbru? Bardzo. Ja tak myślał o tym. Ale powiedział tak. Jedzcie, pijcie, nalewajcie, ale po kieszeniach nie chowajcie. Oj, to skąd? Ale ja. Taki był głupi. O, o, wziął. Bójka. Nie, nie, my idziemy. Nie, to siana. Musimy siano suszyć. No to ja sam nie będę. Ale nie, słuchajcie. Wy na tym dzienniku to się siedźcie, chodźcie tutaj za kubkę. Odpoczniecie za kubkę. Za kubkę. A my będziemy suszyć siano. Ja będę suszyć. A my tutaj postawimy na swoje łąki postawimy obiad i będziemy siano obracać. Poniedziałek rano kosiłujcie siano, kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa. Kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa. Ale w dorek rano suszył ojciec siano, suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa. Suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa. A we środę rano kopił ojciec siano, kopił ojciec, kopił ja, kopiliśmy obydwa. Kopił ojciec, kopił ja, kopiliśmy obydwa. A we czwartek rano sprzedał ojciec siano, sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. A w piątek rano przepił ojciec siano, przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. Przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. Szczęść Boże! Zapłać! Panie Boże, do domu! Panie Boże, zapłać! Wojciechowo! No.
A wy to panie ze słońcem, jak wasze chłopy wczoraj przyszli na łąkę. A no ze słońcem, ze słońcem. Tam koło domu, to nam szatno, bo była burza. Ale my tam wysuszyli do wieczorej skupili, a tutaj nie zdążyli. Ale dzisiaj to już skopię, mówię, no to super. Skupię już skopię. A wy to u Marcinów wczoraj od rana kosili. Słoneczko tak ładnie przygrzało. Kobiety rozbiły pokosy. No i nawet tu skopiły. No, nie my skopiły. Nie my też. Marian, no, weź robi się za robotę. Za naszych kobiety ci to pokosy rozbijać. A my co? No to zaczynaj, gęby się. Oj, siano, siano, zasiane noga. Oj, siano, siano, zasiane noga. Gdzie się podziała, podziała, gdzie się podziała moja uroda. Moja uroda po świecie chodzi. Moja biła tło po kałupie. To jest taka odmocha tak nie ma. Oj, ale nie tak samo. To może i tak, ale nie tak samo. Oj, no tak to jest. Jak roboty nie znam, przyjedzie taki koniczyk do ojców na wieś, a ty jego do roboty zagonia, to i nie unikasz. A zobaczcie, miśnica. On tylko za bakterie się ubrał. Zobaczcie, jak. Ogląda się za Maryśką, tylko zerka, zerka na nią, uśmiecha się. Jedno tam nie polecił, nie, jedno tam nie wyszedł. On jest tam tego ręce pisane. Ja go nie widzę, bo lechanka. Oj, zerka, zerka. To taka robotna dziewczyna widać. Ja słyszałam z grona z tego słowa dzinkę, to do białej na piechotę na nauki chodziła. To by się wydali do siebie. Niech na rurę pryzają się marudę, żona swoją sprawą ukochała się mego. Żona swoją sprawą ukochała się mego. Oszokliły dorobu, jak robiła to.
dla mnie to tyle, co zaborek pszenicy i wystarczy. A, no dobrze, dobrze. A pan? Ja to mogę z pieniędzy nie chcę. A to czemu? A jesienią na wykopki przyjdzie. A, no dobrze, przyjdę, przyjdę. Słuchajcie, mamo, no. A co już wy tak te kupy oglądacie? Jest to z tej strony? No, tak oglądam. I wy popatrzcie. Łąki na wielkość było tyle samo. Na szerokość, na długość tyle samo. Trawa na wysokość była taka sama. Ale zobaczcie, jaka moja kupka maleńka, a jaka marcinowej duża. No jak tak mogło być? Duża, duża. Moja wysoko nakładziona, jak ty szeroko nakłada, to twoja niska. No, ale to i wymyśliłam. Oj, wymyśliłam. Wiatr wiał, to może i przywiązić trochę. No nie wiem, czy tak wiatr psiano wieje, ale czemu nie przywiało na wasze strony? Z tamtej strony wiatr wiał. Marcinowo, toż my dobrze mówili, że ten pokos to już nie wasz, że to ich. Toż oni później kosili jak wy. A wy krzyczeli, że to wasze, no to suche. No toż to suche było, to było moje. No chyba już nie. Dla niej to wszystkiego mało. Hektarów najwięcej we wsi ma, łąki dwie w kupie. Siana góra, nie, jeszcze pokos łąki. Ode mnie odgrabiła może więcej jak pokos. A wam to nie mało? Ze Sławacinka północy na piechotę lecić do Kudowa po kupkę siana. Toż wasza córka jedynaczka, to dzielić nie trzeba będzie. Oj tam, czy trzeba, czy nie trzeba, ale co moje, to moje. I ja z twojej kupki trochę siana wezmę. O nie, nie, nie. O nie weźmiesz, nie. Oj, nie! O nie! Turniej kulinarny. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny i te drużyny będą miały za zadanie wykonać popisowe swoje placuszki, które oceni publiczność. Cześć, jak masz na imię? Krzysio i? Maria. Krzysio i Maria. Co ciekawego tutaj pichcicie? Placuszki cynamonki. Placuszki cynamonki. Tak. I to jest drużyna number one. Tak. I pewnie pierwsze miejsce zajmiecie ogólnie. Chcielibyśmy. Co jest potrzebne do placuszków cynamonków? Cynamon, puder. Cynamon, puder. Mleczko, mąka, no i tajne składniki, których nie zdradzimy. Ja te tajne składniki widzę tutaj. No i przed państwem drużyna number 4. Cześć, imię? Michał Siekiewicz. Michał. Dorota Siłakiewicz. I Dorotka. I też coś pichcą. A wasza nazwa waszego przepisu i produktu, to co ma wyjść? Placuszki z pudrem. Placuszki z pudrem. I z jabłkiem. Placuszki z pudrem i z jabłkiem. Na jakim etapie jesteście? No już kończymy. Już prawie się cieszę, ale już idziemy zbawić. Imiona? Kinga. Kinga. I Dorotka. I Dorotka. Tak. I też tutaj pichcą. Racuszki z jabłkami. Tak, miksujemy w tym momencie na drugim stole. Miksujecie, tak? Tak. Na drugim stole. Tak. Czyli też już prawie końcówka. Tak, końcówka, tylko mąka gęstość musi być odpowiednia i już do pieczenia. Palce lizać? Palce lizać. Na numer 3, jak macie na imię? Karolina. Karolina i? Edward. I Edward.
I słuchajcie, waszym przepisem to, co żeście zrobili, to jest co? Placuszki jakie? Z jabłkiem. Z jabłkiem. I jesteście już na etapie smażenia. Co potrzeba, żeby usmażyć takie placuszki? Jak długo trzeba je smażyć? Krótko. Półtorej minuty. Do zarumienia, tak? Zegarek niepotrzebny. Nawet niepotrzebny zegarek. Słuchajcie, skąd pomysł, żeby wziąć udział w dzisiejszym konkursie? Pani Kasia. Werbunek, tak jest? Aha, rozumiem. Wspólne śpiewanie zespołu. Kalina, naszego gospodarza. Witamy członków zespołu.